Wyspa w Giżycku, gdzie w sierpniu odbędzie się największa inscenizacja pierwszowojenna w Polsce. Zaczynamy 10 sierpnia przy zabytkowym moście obrotowym, gdzie odbędzie się bój o Wyspę Giżycką. Dzień później w Twierdzy Bojen kolejna inscenizacja ukazująca front zachodni I wojny światowej. Następnie przeniesiemy się do Lasu Miejskiego w Gajewie koło Giżycka na dalsze działania wojenne. A 12 sierpnia największa inscenizacja Operacja Bojen. Działania na froncie wschodnim z 300 rekonstruktorami, pirotechniką filmową, artylerią, piechotą i kawalerią, która zaprezentuje pokazy kaskaderskie. Operacja Bojen to 4-dniowy cykl imprez oparty na autentycznych wydarzeniach z sierpnia 1914 roku. Tło święta stanowią dioramy historyczne, warsztaty animacyjne, rękodzieło artystyczne oraz regionalne kulinaria. Operacja Bojen to dynamiczne rekonstrukcje ukazujące realia frontu wschodniego i zachodniego z wykorzystaniem wiernych replik umundurowania armii pruskiej i rosyjskiej, replikami broni lekkiej i maszynowej oraz ciężką artylerią w postaci armat czołgowych z czasów Wielkiej Wojny.